Dzień dobry. Witam serdecznie z tej strony Agnieszka Chomicka-Bosy. Kto dzisiaj zdążył wstać i kto już jest z nami? Witam Was serdecznie, jak się czujecie w czasie poświątecznym. Dzień dobry, witam. Czy czujecie się rozleniwieni, czy czujecie się zwarci i gotowi do działań? Dajcie znać. Kochani, ja dzisiaj do Was, z Wami się łączę. Jeszcze ze świątecznego miejsca, jeszcze nie z mojego miejsca pracy, więc jestem w pracy. No tak, po świętach i już w pracy. Kochani, dzisiaj kolejne nasze spotkanie. Dzień dobry, zwarci i gotowi do pracy. Zosia, cudownie. Powiedz mi, czy ty już jeszcze jesteś w piżamce, czy już zdążyłaś z niej wyskoczyć? Tylko tak szczerze pisz. Kochani, dzisiaj nasze kolejne spotkanie z cyklu Bądź Jak. Dzisiaj mamy spotkanie z niesamowitą postacią. Może nie wiem, czy tak bardzo znaną. Już w normalnym ubraniu. Zosiu, ja też mi się udało, zobacz. W normalnym ubraniu już być. Mam bluzę. Gdybym podała, pokazała, tutaj też mam spodnie. Nie mam wcale spodni piżamowych. Zosiu, to my jesteśmy dwie takie zwarte i gotowe. Świetnie. Jeszcze w domu, ale gdzieś dyżur w szkole. No to witamy serdecznie szkoły, kochani. Witamy, witamy. Ja myślałam, że dzisiaj już szkół nie będzie, klas. Że będą tylko osoby, które się połączą, zdążą, wstaną rano i będą na naszym spotkaniu. Ale witamy serdecznie. Powiedzcie mi, moi drodzy. Dzień dobry, cała w skowronkach. A zaraz mi się przesunie czat. Przesunie mi się. Doczytam. Jak mi się przesunie czat, to zaraz doczytam, bo ktoś jest dzisiaj cały w skowronkach. Można by było zaśpiewać, jak dobrze wstać, skoro świt. Kochani, czy wy znacie taką postać? Richard Feynman. Trudne imię, trudne nazwisko. Nie brzmi po polsku, ale może gdzieś kiedyś obiło wam się o uszy to imię i nazwisko i skądś kojarzycie tę postać. Dajcie znać. A ja zrobię coś takiego. Ok. Na myśl o bohaterze dzisiejszego spotkania. Cudownie. To już ja wiem, dlaczego ktoś jest dzisiaj cały w skowronkach. Cudownie. No dobra. To ja tutaj będę czekała na Wasze odpowiedzi, a przy okazji powoli zaczniemy przechodzić do naszego głównego bohatera, Richarda Feynmana. Richard Feynman to była postać niesamowita z wielu powodów. Jako dziecko i jako dorosły zadawał mnóstwo pytań. Pytał o wszystko, ale po kolei. Po kolei. Zadanie na rozgrzewkę dla Was brzmi następująco. Na czat wrzucam link. Poszedł. Kliknijcie proszę na ten link. Pojawi Wam się jedna wielka kropka. Gdy dotkniecie tej jednej wielkiej kropki, pojawią Wam się kropki kolejne. Tych kropek będzie coraz więcej i coraz więcej. I jednocześnie będzie ich coraz więcej i jednocześnie będą one coraz mniejsze. W ten sposób te malutkie kropki pokażą Wam czym, co będzie bohaterem, oprócz Richarda Feynmana, na czym się dzisiaj skupimy, co będzie tematem dzisiejszych naszych rozważań i naszych ćwiczeń, a nawet doświadczeń. Jeśli z Was ktoś już wykropkuje tę naszą kropkę, dajcie znać na czacie, a ja w tym czasie przełączę się, spróbuję Wam udostępnić ekran i zobaczymy, czy mi się również uda odgadnąć. Klikam sobie hyc, pozwól. Powinniście już widzieć mój ekran. Nie, Ela, to tam nie były dolary. To nie dolary, to nie był znak dolarów w tych kropkach ukryłam. A, Violeta pisze pierwszy znak. Zaraz zobaczymy, czy to się potwierdzi, czy inni to potwierdzą. Słuchajcie, zobaczcie. Ja mam na. Dajcie mi znać, czy wy widzicie mój ekran. Zaraz ja jeszcze zrobię tak.
Dajcie znać na czacie, czy jak ja wam tak robię. Tak, widzimy. O, super, Zosiu, dzięki, bo ja tak zawsze mam, czuję pewną niepewność, czy wy widzicie mój ekran, czy nie widzicie. Ja sobie, zobaczcie, jak powiększam, jak wykropkuję to. O, kropeczki się zgodnie z tym, co powiedziałam, robią coraz mniejsze, jest ich coraz więcej, ale dzięki temu możemy zobaczyć obrazek, który ukrył się pod naszymi kropeczkami. No dobrze, ja już widziałam tam wcześniej odpowiedzi, które się zgadzają. Czy będzie nagranie z dzisiejszego spotkania? Chciałabym pokazać jutro po feriach swoich uczniom. Tak, Pani Marzeno, my nagrywamy. Nie wiem, czy się uda jutro wrzucić na YouTube'a. Jeśli nie jutro, to w kolejnych dniach, ale proszę, proszę zerkać na nasze kanały, na stronę Cyfrowego Dialogu. Kochani, świetnie, bardzo dobrze. Czy chcecie się nauczyć ukrywać takie zadania w kropce? Jeśli tak, to pokażę wam sposób, który pozwoli wam ukryć jakiś obrazek w kropce. Oto co można zrobić. Tak, pani Monika pisze. Świetnie. Ja nie wiem, czy pani Monika, czy mała Monika, czy duża Monika, to umówmy się, że do każdego będę mówiła na ty. Jeśli to będzie duża Monika, to duża Monika się nie obrazi. A mała Monika to na pewno się nie obrazi, bo nie chciałabym mała Monika, żebym do niej mówiła pani Moniko. Tak myślę sobie. Kochani, to ja wam pokazuję pewien sekret. Sposób, w jaki można obrazek, jaki tylko chcecie, ukryć w kropce, w podzielnej kropce. To zobaczcie, co ja teraz zrobię. Pokazuję, już wam udostępniam ekran. Gdy kliknę, powiększę może sobie w ten sposób. Gdy kliknę na adres, na naszym adresie jest coś takiego jak część główna i ta będzie część główna do znaku zapytania. Ja sobie tutaj postawię kursor. Widzicie? To, co mam po lewej stronie, to jest główny adres strony. To, co jest po prawej stronie, to jest adres obrazka, który podpięłam pod główny adres. Co zrobić, żeby w miejscu znaku zapytania był inny obrazek? To, co jest po prawej stronie, o tę część, spróbuję ją teraz zaznaczyć i wyrzucić. Na razie mi się nie udaje, to zrobię, słuchajcie, tak trochę na okrętkę. O, czyli do znaku zapytania wszystko wyrzucam. Troszeczkę mi to zajmie, bo robię, ale nie szkodzi. Hyc, czyli wyrzucam to, co jest do znaku zapytania. Jeszcze mi została literka N. Hyc. I na razie to zostawiam. W ten sposób zostawiam to. Otwieram kolejną zakładkę. I ja wezmę sobie obrazek ze strony Pixabay. Jest to taka platforma, która umożliwia bezpłatne pobieranie zdjęć na licencji Creative Commons, czyli na otwartych zasobach. Tutaj wpiszmy sobie, o, bardzo świątecznie jest. No to może weźmiemy sobie taki obrazek z jajeczkami. Wszystko w atmosferze świąt. Kliknę sobie na ten obrazek i kliknę sobie prawym przyciskiem myszy. Otworzy mi się kopiuj adres grafiki. Kliknę na to, a następnie wrócę do mojego adresu, który po części skasowałam i po znaku zapytania zrobię Ctrl V, czyli wklej i zatwierdzę to Enterem. Strona się aktualizuje i mam szarą kropkę. Kochani, to teraz sprawdźmy razem Ctrl C. Wrzucę wam na czat moją nową kropkę. Sprawdźcie, czy pod tą kropką ukrył się obrazek, który przed chwileczką kopiowałam. A ja sprawdzę też, czy mi się to udało. Moja kropeczka się dzieli. Proszę, trzeba dosyć szybko machać kursorem. Jeśli korzystasz z tabletu albo z telefonu, to możesz dotykać sobie paluszkiem. Zobaczcie, udało się. Ten obrazek został zaciągnięty do kropeczki. Wcześniej był znak zapytania, teraz mi się pojawiły jajeczka.
Mi się udało. Dajcie znać, czy Wam się również to udało. A jeśli nawet teraz nie, to zapamiętajcie sobie adres tej strony. Pamiętajcie, że interesuje nas to, co jest po lewej stronie od miejsca, w którym jest mój teraz kursor. Mój kursor jest po znaku zapytania. To, co po prawej stronie, możemy zmieniać. Czyli możemy wrzucać adresy różnych zdjęć. No to fajnie. Już mamy, nauczyliśmy się dzisiaj już jednej. Udało się, jest super, są jajeczka. Świetnie, kochani. Może teraz tego nie próbujcie. Spróbujcie to po naszym zakończonym dzisiejszym spotkaniu. Spróbujcie tym samym sposobem, co ja, wrzucić swój obrazek i zobaczcie, czy zadziała. Mamy rozgrzewkę ze sobą. Wiemy, że w moim adresie wcześniej był ukryty znak zapytania, bo znak zapytania odnosi się do pytań, ale również do wszelakich zagadek i łamigłówek, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że w życiu Richarda Feynmana zagadki, łamigłówki, krzyżówki były niesamowicie ważne. No to po kolei. Teraz kilka słów o tej postaci. Richard Feynman urodził się w 1918 roku w Nowym Jorku, a zmarł w 1988. Uwaga, zadanie pierwsze. Ile lat żył Richard Feynman, skoro urodził się w 1918, a zmarł w 1988? Śmiało. Kto potrafi szybko policzyć? I już piszecie. Ile lat żył Richard Feynman? Ile czasu upłynęło od 1918 do 1988? Ile lat minęło? Świetnie. Monika, bardzo dobra robota. 70 lat. Lecimy dalej. Richard Feynman, bardzo dobrze, Mikołaj. Mikołaj, witam cię serdecznie, bo my się chyba znamy już, prawda, z poprzednich webinarów. Fajnie, że dzisiaj tutaj też jesteś. Dzięki. Richard Feynman został uznany za jednego z 10 najwybitniejszych fizyków wszechczasów. Być może nie uczycie się jeszcze fizyki w szkole, ale to nie ma znaczenia. Fizyka jest wokół was, czy tego chcecie, czy nie chcecie. Fizyka towarzyszy wam od momentu waszych urodzin. Ona funkcjonuje w świecie, w którym wy funkcjonujecie. Richard, czyli Ryszard, byśmy powiedzieli po polsku, jako dziecko był niezwykle ciekawski, ale tak pozytywnie. Uwielbiał działania związane z elektroniką, uwielbiał łączyć różne kabelki, bawił się prądem, czego wam jeszcze może nie polecam bez opieki rodziców. Będąc dzieckiem, dorabiał sobie, naprawiając radioodbiorniki sąsiadom. A ponieważ dosyć tanim był naprawiaczem radioodbiorników, więc sąsiedzi chętnie korzystali z jego usług. Rozwiązywanie zagadek i łamigłówek było jego pasją. Zagadki, których nie potrafił rozwiązać, drażniły go. Nie pozostawiał zagadki nierozwiązane. Siedział i główkował nad nimi tyle czasu, aż zostały one rozwiązane. Znał bardzo dużo zagadek. I gdy spotkał jakąś nową osobę, zawsze raczył jakąś zagadką bądź też łamigłówką nowo poznaną osobę. Z czasem, gdy Richard trochę urósł, poszedł na studia. Dostał się na bardzo sławną uczelnię techniczną MIT. I dość szybko zyskał miano bystrego studenta. Bystrego, ale też bardzo dowcipnego, bo Richard Feynman lubił robić dowcipy. Zazwyczaj te dowcipy dotyczyły różnych zagadek, na przykład jak ta. Mieszkał, nie wiem, czy wiecie, co to jest akademik. To jest taki dom studencki. Jak kiedyś wyjedziecie na studia, i nie będziecie mieszkać razem ze swoimi rodzicami, tylko zdecydujecie się na mieszkanie w akademiku, to zobaczycie, że to jest taki dom, w którym studenci mieszkają i to się nazywa właśnie akademik. Więc w jednym z pokoi zginęły drzwi. Zrobiono śledztwo wewnątrz studenckie. Kto te drzwi ukradł?
postanowiono w tym śledztwie, postawiono na honor, czyli słuchajcie, przyznajemy się, tak z ręką na sercu, na honor nasz studencki. Jeśli ktoś, mówiąc kolokwialnie, gwizdnął te drzwi, to po prostu niech się przyzna. No i oczywiście jeden tylko student przyznał się do tego, był to Richard Feynman, ale nikt mu nie uwierzył, ponieważ był znany z tego, że jest żartownisiem, dowcipnisiem i nikt nie wziął do serca jego słów. Ale on naprawdę ukradł te drzwi. Zrobił to w tym celu, pozostawił po sobie znaki, które gdyby ktoś je dobrze odczytał, to te znaki doprowadziłyby właśnie do niego. Ale ponieważ nie udało się nikomu odczytać tych znaków, nikt nie wiedział, że to Richard Feynman ukradł te drzwi, to po pierwsze, a po drugie, nawet gdy on się sam przyznał, to nikt mu w to nie uwierzył. Tak to było z Richardem Feynmanem, ale powiem wam jeszcze jedną historię, bo jestem świeżo po książce, którą wam również polecam. Pan raczy żartować, panie Feynman. Jest taka książka, w którym jest opisane mnóstwo żartów, dowcipów, które Richard robił również na przykład kelnerom w restauracji. Wyobraźcie sobie, czasami w restauracji jest tak, że zostawiamy napiwek kelnerom. Ale Richard nie zostawił tak zwyczajnie na piwku, na blacie stołu. Nie, no bo to nie byłby Richard Feynman. Richard Feynman zrobił następującą zagadkę. Do szklanki z wodą wrzucił napiwek w postaci monety, następnie przykrył ją tekturką, odwrócił do góry nogami, postawił ją na stole i wyciągnął tekturkę. I ta moneta była tam w środku, w tej odwróconej do góry nogami szklance. I w ten sposób Richard zostawił napiwek kelnerowi. I to miała być zagadka, miało być to zadanie, czyli co kelner, jak przyjdzie i chciałby wziąć ten napiwek, co on powinien zrobić, żeby wyjąć napiwek, wyjąć pieniążek, ale jednocześnie nie rozlać tej wody ze szklanki. Macie jakiś pomysł, co mogłaby taka osoba zrobić? Ja wam powiem, co robiono. Kelnerzy strasznie nie lubili Richarda Feynmana. Byli na niego wściekli za to, że takie trudne zagadki im rozwiązywał. Włożyć tekturę nie da się, Mikołaj. Ale słuchajcie, można było przesunąć szklankę na koniec blatu stołu, podłożyć miskę, woda by się wylała i pieniążek można by było wziąć. Tak później Richard, gdy przychodził, to sugerował, że mogłoby być takie rozwiązanie. Więc słuchajcie, kilka takich ciekawostek na temat Richarda Feynmana. Bardzo nie lubił wykuwać nauki generalnie. On uwielbiał wszystko zrozumieć. Uwielbiał rozumieć, uwielbiał zadawać pytania. Bo uważał, że ci, którzy uczą się definicji, tak naprawdę nie wiedzą, co wiedzą i nie potrafią wykorzystać tego, co wiedzą, więc on absolutnie nie był tego przeciwnikiem. No dobrze, to kilka słów na temat naszego bohatera, a teraz przejdźmy dalej. On powiedział kiedyś tak: temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody. A czy wy znacie matematykę? Czy wy wiecie, ile matematyki jest w przyrodzie? Czy wy wiecie, że wokół nas jest tak dużo matematyki, z której czasami sobie nawet nie zdajemy sprawy z jej obecności? Otóż w świecie wokół jest dużo obiektów, zjawisk, które mają kształt spirali. Na przykład takie muszelki. One są bardzo różne, zobaczcie, ale każda z nich ma coś, ma część wspólną, ma układ spirali. Czy przypominacie wokół was jeszcze coś, co jest składnikiem przyrody, czyli nie tą częścią, którą stworzył człowiek, tylko taką naturalnym składnikiem przyrody, które również ma układ spiralny? Przypomnijcie sobie teraz tak. Co wokół was, co widzieliście, co ma też układ takiej spirali? Kojarzycie jeszcze jakieś obiekty, może jakieś zjawiska, może coś w kosmosie? Tornado, świetnie. Tornado ma też układ takiej spirali, takiego leja. Liście,
Mikołaj, a w którym momencie te liście mają układ takiej spirali? Gdybyś mógł wyjaśnić, wytłumaczyć, daj znać. Przypomnijcie sobie, czy jeszcze gdzieś wokół was nie widzieliście takiej spirali. Dajcie znać na czacie. A ja przejdę dalej, bo wiecie co? Gdybyśmy tak się bardzo uważnie przyjrzeli temu, co jest wokół, to się okazuje, że zjawiska atmosferyczne, a nawet kosmos, niektóre części tego kosmosu mają układ spiralny. Spójrzcie, czy wcześniej powiedziane tornada, czyli trąby powietrzne, czy nawet układ słonecznika, w zasadzie pestek ze słonecznika, gdybyśmy się przyjrzeli, widzimy spiralę, ale również galaktyki mają układ spiralny, na przykład Droga Mleczna. Nasza galaktyka ma układ spirali. Rośliny, nie wszystkie, ale w większej. Nie będę w ten sposób mówiła, ale są rośliny, które mają układ spiralny. Przypomnijcie sobie, że niektóre warzywa, na przykład kalafior, również mają taki układ. Czyli spirala to jest taki kształt, który w naszej przyrodzie jest dość popularny. Z czego to się bierze? A kiedyś Finobaci, nie wiem, czy słyszeliście o takim geniuszu, który stworzył ciąg Fibonacciego. Ten ciąg Fibonacciego, jak się go rozrysuje, to on tworzy właśnie taki układ spiralny. To jest taki złoty układ, mówimy, który funkcjonuje w przyrodzie. Ale o tym za chwileczkę. Skoro mówimy o tych zjawiskach, które mają układ spiralny, to przejdźmy do naszego doświadczenia. Obiecałam Wam we wpisie, który był poczyniony na Facebooku, że dzisiaj stworzymy sobie tornado. Tornado ma układ spiralny, ma układ takiego lejka. To przyjrzyjmy się uważnie. Najpierw obejrzyjmy film. O, Mikołaj, cudownie, dzięki Ci za ten ciąg Fibonacciego, bo my dzisiaj jeszcze do niego też wrócimy. Trochę nam już tutaj ułatwiłeś i podpowiedziałeś. Fajnie, fajnie, Mikołaj, że o tym pamiętasz. I do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. Na początku obejrzyjcie film o tym, taki 3-minutowy, króciutki, o tym, jak powstaje tornado i skąd tornado się bierze i na jakich zasadach działa. A za chwileczkę sami w swoich słoiczkach zrobimy takie tornado. Ja tutaj mam już przygotowane materiały. Najważniejszy będzie słoik z wodą, słoik, który jest wypełniony wodą w tak 3/4. Wiecie, co to znaczy 3/4? To znaczy słoik podzielić na 4 równe części i 3 z tych części, 3 zapełnić wodą, a jedną część zostawić pustą. To takie 3/4 słoika. Będzie nam potrzebne odrobina płynu do mycia naczyń i to będzie podstawa. Ważne jest, żeby też słoik miał wieczko, bo inaczej nie powstanie. Jest spora szansa, że ochlapiemy wszystko wokół. Czyli mamy tak, mamy słoiczek z wodą, mamy wieczko i mamy płyn do mycia naczyń. Dla tych, którzy mają jeszcze w domu barwniki albo farbę, albo po świętach Bożego Narodzenia został im brokat, będą to dodatkowe elementy, które pomogą nam stworzyć fajny efekt tornado, ale one są dodatkowe. Obowiązkowe to jest słoik z wodą i płyn do mycia naczyń. To za chwilę. Jeśli nie macie tego, to przygotujcie czym prędzej. Filmik potrwa 3 minuty. Obejrzyjcie, jak powstaje tornado. I dajcie też znać na czacie, czy dobrze jest dla Was słyszalny ten film. Zastanawialiście się kiedyś, czym jest tornado? Dotąd widziałeś tornado tylko w telewizji i postanowiłeś zasilić szeregi szaleńców, którzy polują na nie w rzeczywistości? To powinieneś dowiedzieć się więcej o tym, z czym się zetkniesz, kiedy wyjdziesz za drzwi. Tornado to amerykańska nazwa trąby powietrznej. Tłumacząc z hiszpańskiego, tornado oznacza kręcić albo obracać, co dokładnie odzwierciedla istotę tego zjawiska naturalnego. Tornado powstaje w chmurach deszczowych.
kiedy silny ciepły wiatr od nagrzanej ziemi zderza się z rozległym zimnym frontem. Jednak nie da się przewidzieć, kiedy powstanie ten wicher, ani ile czasu potrwa. Największe szanse na spotkanie tornado istnieją w centralnej części USA, gdzie nalicza się ich do 800 każdego roku. Chociaż tornada pojawiają się i w Indiach, i w Afryce Zachodniej, i w innych punktach na Ziemi. Przy czym na półkuli południowej tornado najczęściej obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a na północnej w kierunku przeciwnym. Oprócz tego tornada powstają też na innych planetach z wystarczająco gęstą atmosferą, na przykład na Jowiszu. Średnica leja tornado przy powierzchni Ziemi może osiągać 100 metrów, a u góry rozszerzać się do 3 km. Przy najsilniejszych tornadach zazwyczaj występuje kilka dodatkowych trąb powietrznych, o mniejszych rozmiarach. Najpotężniejsze strumienie wiatru w ścianie tornada przemieszczają się z ogromną prędkością, do 1000 km na godzinę. To najszybszy wiatr na naszej planecie. Jeżeli do takiego strumienia powietrza wpada zwykły kawałek drewna, to rozpędzony bez trudu przebija mur z cegieł. Jeżeli będziesz miał szczęście, uda ci się prześlizgnąć przez te wszystkie niszczycielskie ściany do wnętrza leja. Tu znajduje się bezwietrzny obszar obniżonego ciśnienia, chociaż raczej nie uda ci się cały czas utrzymać w centrum wiru. A w międzyczasie lej tornada nadal porusza się z prędkością do 100 km na godzinę i przez kolejne kilka godzin będzie zmiatać wszystko na swojej drodze. Tornado potrafi zburzyć domy, mosty i inne budowle, wciągnąć w siebie samochody, ludzi i zwierzęta. W 1931 roku tornado uniosło nawet w powietrze lokomotywę z wagonami o łącznej wadze 83 ton. Czasami podczas przemieszczania się tornada na głowę może ci spaść deszcz żab, pająków, ryb i innych małych żyjątek zebranych przez nie po drodze. A rybacy, którzy w 1990 roku znajdowali się na Morzu Ochockim, o mało nie zginęli, kiedy tornado zrzuciło na ich głowę krowę, która zatopiła statek. Gratulacje! Udało ci się wydostać z tej śmiertelnej pułapki i pozostać wśród żywych. I, jak widzimy, wyciągnąłeś prawidłowe wnioski. Postanowiłeś kolejną trąbę powietrzną przeczekać w ukryciu. A wy byście się ukryli? Czy ruszyli, żeby zrobić piękne zdjęcia tornado? Napiszcie nam o tym. Co zapamiętaliście z tego filmu? Co zwróciło waszą szczególną uwagę? Na co zwróciliście uwagę w tym filmie? Co zapamiętaliście? Mikołaj pisze, że widział małą trąbę powietrzną na żywo. Krowa. Że czasami może spaść na głowę krowa z nieba. Tak, czasami tak jest. Bądź wszystko to, co trąba powietrzna po drodze ze sobą zabierze. Co jeszcze zapamiętaliście z tego filmiku? Lokomotywa i wagony. Okej, że tornada potrafią przynosić bardzo ciężkie rzeczy. Tak jest, Zosiu. To jest prawda. To jest ogromna siła, która może zmieść z powierzchni Ziemi wszystko i przenieść to wszystko i wyrzucić z siebie to wszystko. I czasami na naszą głowę spadają te różne rzeczy, które po drodze tornado ze sobą zabierze. Świetnie. No dobrze. To teraz czas na stworzenie swojego własnego tornado w słoiku. Ja już robię taką rzecz. Powiększam siebie. I pokazuję to, co mam przed sobą. Wydaje mi się, że jest dość dobrze widzialne. Ok. Mam słoik z wodą, tak jak już wiecie. Mam wieczko, będzie potrzebne. I mam płyn do mycia naczyń. Jeśli nie macie przy sobie teraz tych oto sprzętów, wystarczy materiałów, wystarczy, że zapamiętacie do doświadczenia. Ono jest dosyć proste, ale jest dość efektowne. Do naszego słoika z wodą dodajemy niewiele, 2-3 kropelki płynu do mycia naczyń. Jeden, no i jeszcze może jedną. Gdy dodamy zbyt dużo, to nam się będzie nasza woda bardzo pieniła, a też nie o to chodzi. Zobaczcie, jego płynu do mycia naczyń jest niewiele. Dość mocno zakręcam zakrętką i teraz próbuję, ja to trochę podnoszę, próbuję wprawić w ruch mój słoik, kręcąc nim w ten sposób. I zobaczcie, już jest widzialny taki lejek, który dość szybko, jeszcze zakręcę, bo mi trochę tutaj woda leci, dość szybko przestaje być tym lejkiem. Jeszcze raz próbuję zakręcić. Chyc. O, widać teraz cudownie. Już widzieliśmy takie nasze małe tornado w słoiku,
Ale żeby spotęgować ten efekt wizualny tornada, możemy zabawić się w kolorowanie wody. Przygotowałam dość dużo barwników spożywczych. Tyle kiedyś zakupiłam do różnych doświadczeń i one mi się przydają. Jeśli nie macie barwników, to absolutnie możecie dodać troszeczkę farby. Wezmę niebieski barwnik. Dodam kilka kropel, tak żeby woda się zabarwiła. I dosypię również brokat. Jak myślicie, który będzie lepiej pasował do niebieskiego? Srebrny czy złoty? Decyzję podejmijcie wy. Ja wybrałam kolor srebro. No to już. Wsypujemy srebro. Tego też niedużo trzeba. Mamy. Wszystko już jest gotowe. Zakręcam słoik ponownie. Zobaczymy, jaki efekt to przyniesie. Już nam się barwnik wymieszał z wodą. Woda jest pokolorowana. Sprawdźmy, czy teraz efekt tornada będzie bardziej widoczny, bardziej taki efektowny wizualnie. Nie wiem, czy wy to dobrze widzicie. Wydaje mi się, że tego dobrze nie widzicie, bo patrzę, co wy widzicie w kamerze. Ja jeszcze tak przesunę. Niezbyt chyba dobrze widzicie tego efektu, który ja tutaj mam, prawda? Dajcie znać. Ja spróbuję jeszcze może dodać ciut więcej płynu i jeszcze ciut więcej brokatu. Nie widać dobrze. No właśnie tak widzę tutaj w kamerce, że ten efekt bez barwników był dużo lepiej w kamerze widoczny niż efekt z barwnikiem. Dodałam jeszcze ciut więcej, może to wzmocni efekt. Trzeba czasami tak próbować i sprawdzać, czy działa, czy nie działa. Ale chyba widzę, że tutaj się światło odbija i takiego efektu już z barwnikiem nie ma. Dużo lepiej było widoczne to, przynajmniej na ekranie, wtedy, gdy woda była czysta. Spróbujcie wobec tego w domu na dwa sposoby. Zobaczcie, jaki efekt będzie wtedy. O, zobaczcie, ile tutaj nachlapałam. Mam trochę brudno, ale później to sobie umyję. Powinnam wziąć jeszcze jakiś ręcznik do wytarcia. Spróbujcie w domu, który efekt będzie dla was bardziej widoczny. Ja, gdy dosypałam brokat, dużo bardziej widziałam lej, bo brokat mi wszedł w ten lejek tornado i on był bardziej widoczny, efektowny. Tutaj, gdy ja widziałam, ale widziałam, że wy tego efektu niezbyt dobrze widzieliście na ekranie. Spróbujcie zatem, a jeszcze może coś zrobimy, wiecie co? Skoro już mamy taką kolorową wodę, tak sobie pomyślałam, i mam w ogóle tutaj bardzo brudno, tak jak przy doświadczeniach często bywa, to gdybym chciała, zabawmy się jeszcze z kolorami, gdybym chciała w tym moim kolorowym słoiku zrobić zielony kolor, nawet jeśli go mam, a nie chcę go używać, jakiego koloru spośród tych, które mam, powinnam dodać do mojego słoika, żeby uzyskać żółty? No dobrze, Zosiu, to ja spróbuję. Zobacz, jak myślisz, który żółty będzie bardziej pasował? Ten jasny czy ten ciemniejszy, taki bardziej pomarańczowy? Który będzie lepszy? Jasny. Za radą Zosi. Myślisz, że tyle wystarczy, Zosiu, czy jeszcze trochę? Może spróbuję jeszcze trochę. Zaraz zobaczymy, czy nasz barwnik nabierze zielonego koloru zgodnie z tym, co sobie założyłam. Dość ciemny ten kolor się zrobił, ale widzimy pianę. Nasza piana przybrała zielonkawy kolor. Tutaj zbyt dużo jest tego barwnika, zbyt jest intensywny. Jasne, że jasne. Ale nasza piana przybrała zielony kolor, czyli taki efekt, na którym nam
Zależało, żeby ten kolor niebieski zniknął, a pojawił się zielony. Świetnie. Czyli już mamy. Możemy sobie, jak już porobimy sobie, wykonamy doświadczenie z tornado, będziemy mieć ten kolorowy nasz barwnik wlany do słoika. Możemy się pobawić z innymi farbami, dosypywać brokatem i sprawdzać, co się będzie działo, jeśli dodamy więcej brokatu, mniej brokatu, jeśli dodamy różne, połączymy ze sobą różne kolory. Bawcie się tym, bo doświadczenia są niebywale ciekawe i niebywale efektowne. Stworzyliśmy sobie tornado w słoiku, które było u nas bardziej widoczne wtedy, gdy woda była czysta. I świetnie. Powiedzcie mi, czy ktoś razem ze mną robił, czy będziecie to robić dopiero po naszych zajęciach? Czy komuś się udało razem ze mną stworzyć? Zrobiłem, Mikołaj, świetnie. Super, zrobiłam tornado. Zosiu, genialnie. Ja dopiero będę robić. Powiedzcie mi, czy użyliście, które tornado było u Was bardziej widoczne? To w czystej wodzie, czy z barwnikiem i z brokatem? Ja również później. Wtedy, kiedy jest czysta. Ok? I u Zosi też wtedy, kiedy była czysta. To już macie takie doświadczenia. Świetnie. Wracamy do liczb w przyrodzie. I wracamy do ciągu Fibonacciego, który został już tutaj wcześniej wywołany. Szkoda, Mikołaj, że nie mogę dać Ci mikrofonu, bo w takiej sytuacji udzieliłabym głos ekspertowi, który coś już wie na temat Fibonacciego. Może mniej barwnika albo jaśniejszy kolor da radę. Właśnie. Trzeba by było spróbować, może zbyt dużo barwnika dodałam. Gdybym dodała ciut mniej, to byłoby to bardziej widoczne. Monika, to jest dobra rada. Po zajęciach spróbuję wylać to i dodać mniej tego barwnika. Spróbujcie, czy Wam też się tak uda. Zobaczcie, co ja teraz będę pisała. Ciąg Fibonacciego to jest taki ciąg liczb, który w ten sposób tworzymy. Możemy zacząć od liczby 0, a możemy zacząć od liczby 1. Mikołaj, ty piszesz kolejne liczby z tego ciągu. Zacznijmy od jedynki. 1. Druga liczba to jest 2. Jasne. To jest proste. Trzecia liczba to jest suma tych dwóch liczb. Czyli trzecią liczbą będzie jaka liczba w tym ciągu? 3. Świetnie. Czwartą liczbą jest liczba, która jest sumą dwóch ostatnich, czyli tych, które teraz Wam zakreślam. To jaka kolejna będzie liczba w tym ciągu? Bardzo dobrze, Mikołaj. Mikołaj, już nie podpowiadaj. Kochani, a kolejna liczba? Patrzymy na dwie ostatnie, a mamy 3 i 5. Bardzo dobrze, Monika. No to jeszcze wstawmy sobie ze dwie liczby. Po ósemce będzie jaka liczba? Szybciutko dodajemy do siebie dwie ostatnie. Świetnie, Zosiu. No i jeszcze dwie liczby. Bardzo dobrze, Mikołaj i Zosia, super. I ostatnia liczba to będzie liczba, którą wpiszemy, bo tych liczb jest oczywiście jeszcze bardzo dużo. 34. Gratuluję, świetnie liczycie. Jak się okazało, w świecie przyrody jest bardzo dużo kwiatów, które mają płatki w liczbie z ciągu Fibonacciego. Zobaczcie, co ja Wam tutaj zaprezentowałam. Mamy tak. Liczby, które widzicie, są to liczby, które należą do tego ciągu. Rozumiecie teraz, dlaczego jak się znajdzie czterolistną koniczynę, a czwórki nie ma w tym ciągu, oznacza to szczęście, bo czterolistną koniczynę znaleźć jest dość trudno. Najczęściej jest ona w innej, płatki są w innej liczbie. Zerknijmy również na te kwiatki, które są dużoliczne. Na przykład tutaj ten, sprawdźcie, chyba największa liczba to liczba 21, też jest w ciągu Fibonacciego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ale teraz kolejna zagadka. Czy wiecie, kwiat z iloma płatkami najczęściej występuje w przyrodzie? Ile płatków ma najczęściej spotykany kwiat? Widzę tutaj Wasze propozycje, czekam jeszcze na innych. Śmiało wrzucajcie. Tutaj nie ma złych odpowiedzi. Nie boimy się, że popełnimy błędu, bo po prostu nie boimy się tego. Jest propozycja 3, jest propozycja 5. Kto ma jeszcze inne propozycje? Śmiało. Ja mam całą doniczkę czterolistnej koniczyny. Mikołaj, to ty po prostu masz szczęścia tyle, że mógłbyś obdarować tym szczęściem naprawdę całą rodzinę i wszystkich wokół. To ja wam zdradzę teraz tę tajemnicę. Zobaczcie, najczęściej spotykana roślina w przyrodzie wokół nas ma tyle płatków. Kto szybko policzy ile? Miałam rację, Zosia pisze. Tak, słuchajcie, 5 płatków. To jest niesamowite, prawda? Jak ta nasza przyroda, według jakich zasad funkcjonuje, jak dużo w niej jest matematyki. No dobrze, ponieważ nasze spotkanie powoli dobiega końca, jeszcze mamy kilka minut, to na koniec, żeby już troszeczkę odetchnąć i nie liczyć, chociaż... To będzie też związane z dzisiejszym naszym tematem. Zapraszam Was do zabawy. Lubicie puzzle? Kto z Was lubi puzzle? A kto z Was lubi układać puzzle z obrazków, które na przykład sam stworzył? Dzisiaj nie będziemy tworzyć obrazka, bo już nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Ale pokażę Wam pewne zadanie. Gdzieś mi się to ukryło, ale ja już szukam, ja już szukam. Tylko muszę zerknąć, wiecie na co? Na jedną rzecz. O, już. Schował mi się link, ale ja robię hyc. Za chwileczkę puszczę Wam link do strony, ale wcześniej otwórzcie sobie jeszcze z naszego znanego Pixabaya i z tego Pixabaya znajdźcie w Pixabayu zdjęcie, na którym kwiat, czyli wpisujemy po prostu nie kwita, tylko kwy i at, kwiat. Znajdźcie kwiat, który ma 5 płatków, czyli musimy przeszukać 2, 4, 6. Tu nie. Musimy przeszukać zasoby i znaleźć taki kwiat. Ze zdjęć, które są tutaj. Następna strona. Zobaczcie, tych stron jest sporo. Zaraz powinnam coś znaleźć. Jeśli minie 2, 4, 5. O, zobaczcie, na tych tutaj te kwiatki mają 2, 4, 5. 5 płatków. Mam to. I kliknę sobie na darmowe pobieranie, pobierz. No już mam pobranych, w pobranych ten oto, to oto zdjęcie. Wchodzę później na I'm a Puzzle, tak się fajnie nazywa ta strona. Klikam na My Pictures, klikam sobie na pobrane. Chyba to będzie, to są te kwiatki. Klikam sobie, zaciągam do tej strony i zobaczcie, co mam tutaj. Mogę sobie wybrać typ gry. Ja Wam proponuję jeszcze świątecznie Bunnies. Uwielbiam to, zaraz Wam pokażę dlaczego. Wybierzcie sobie poziom gry, medium. To jest taki naprawdę bardzo ok poziom. I klikam sobie start. Moja gra się ładuje. Klikam sobie start i zobaczcie co mam. Dodatkowo mam zajączki, które mi uciekają, ja je muszę złapać. Jak złapię wszystkie zajączki, zobaczcie, że część puzli zmienia mi kształt w zajączka. Albo musisz tak udostępnić ekran, bo widzimy cały czas tylko zadanie. O, dobra,
Dobrze, to ja wobec tego tyle czasu mówiłam i nie udostępniałam ekranu. Dobrze, to ja już to robię. Kochani, to jeszcze raz. Miałam wrażenie, że udostępniłam, ale może przerwałam udostępnianie. Chociaż mi pokazuje, że udostępniasz swój ekran, ale kliknę zakończ udostępnianie i jeszcze raz hyc, otwórz w przeglądarce, pozwól. To ja jeszcze raz, pomimo tego, że minął czas, ale kochani, dajcie mi tę szansę, pokażę wam, bo to jest bardzo fajne. No dobrze, to teraz dajcie mi znać, czy teraz widać. Teraz widać. Super, bardzo dziękuję za informację. To wam ja jeszcze raz od początku to pokażę. Pozostań na stronie i zrobię sobie, przejdę tu. Jest. Kochani, z Pixabaya znalazłam sobie, wciągnęłam na komputer zdjęcie, które tu jest kwiatek z pięcioma płatkami, bo na tym mi zależało. I ja mam to już na komputerze. Wejdę sobie na stronę, której adres za chwileczkę wam dam. Wybieram My Pictures. Z pobranych wybieram sobie to zdjęcie. I zobaczcie, mam później możliwość wybrania różnych opcji w tych puzzlach. Ja wybieram Bunnies. Bunnies, fajne to jest. Zaraz wam pokażę dlaczego. Wybieram później medium, czyli poziom medium i klikam start. Gra mi się ładuje. I klikam start. Pojawiły mi się zajączki, ja je łapię. Zobaczcie, że niektóre puzzle zmieniają się, mają kształt albo zajączków, albo jajek nawet. Jak je wszystkie te zajączki wyłapię, co wcale nie jest takie łatwe, powiem wam. Zobaczcie, jak ten ostatni zwiał. To mogę już sobie puzzle układać. To pozwala mi usunąć na zewnątrz puzzle. Shadow jest takim cieniem, czyli pozwoli mi, jest taką podpowiedzią, gdzie co mam układać. Układam swoje puzzle i tu chcę wam pokazać jeszcze jedną taką rzecz. O, ten na przykład puzelek jest cudny. Zobaczcie, w kształcie królika. Zresztą ten podobnie, w kształcie królika. Chcę wam pokazać tylko coś. Zobaczcie, że jak dobrze ułożycie puzzle, to one się połączą ze sobą, taka magia się zadzieje i one już będą razem. One już ich nie rozłączysz. Już one tak będą. Więc to jest tak szybciutko, chciałam wam pokazać, jak takie puzzle możecie układać. Możecie również stworzyć swój własny obrazek, zrobić jemu zdjęcie i zaciągnąć do tych puzzli i układać. Już wam wrzucam link. Ctrl-C. Pobawcie się sobie nimi już po naszych zajęciach. Puzzle są super, to prawda. Link, oczywiście, że link. Ctrl-V. Już wam wrzucam. Link poszedł. Kończę udostępnianie ekranu. Już powinno być dobrze. No właśnie, bo to było ostatnie zadanie na dzisiaj. Kochani, ciut przedłużyłam. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj razem ze mną. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu Richard Feynman będzie dla was nie obcą postacią, tylko coś już o nim będziecie wiedzieć. Zapraszam do przeczytania. Raczy pan żartować, panie Feynman, książki niezwykle uroczej i ciekawej. Dziękuję za waszą dzisiejszą poświąteczną aktywność. Widzimy się za miesiąc. Dziękuję bardzo. Było super, jak zwykle. Cudownie. Dziękuję, pozdrawiam. Za miesiąc się widzimy z kolejną postacią i to będzie zagadka. O kim znowu będziemy rozmawiać? Pozdrawiam. Trzymajcie się.